Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W programie samorządowym Miasta Szczecinek gościmy dzisiaj u zastępcy burmistrza naszego miasta, pana Daniela Raka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, w najbliższych miesiącach planowana jest przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej. Jest to kolejna inwestycja, która zmieni oblicze Świątek. Bardzo się zmieniło w ostatnich latach. No tak, w chwili obecnej jesteśmy na etapie postępowania przetargowego. Tutaj, jeżeli chodzi o oferty, które wpłynęły do ratusza, to ta, która jest brana pod uwagę i mam nadzieję, że umowa zostanie niebawem podpisana, opiewa na kwotę 1 235 000 zł. Mówimy o odcinku składających się z dwóch ulic. Od strony ulicy Świątek ulica Wilczkowska, to jest odcinek 230-metrowy i od strony i na przedłużeniu dalej ulicą, można powiedzieć drogą numer 8, bo tak naprawdę to jest dla nas przedłużenie ulicy Żeglarskiej. Ten odcinek drugi to ma długość 2100 metrów. Także z jednej strony uzyskamy nowe odcinki dróg, które pozwolą nam od strony Świątek dojechać na przykład do Mysiej Wyspy, ale tak naprawdę to jest bardzo ważny objazd, bypass, alternatywne skomunikowanie dzielnicy Świątek ze Szczecinkiem. Mieszkańcy przede wszystkim, albo też uczniowie szkół wiedzą, jakie kłopoty komunikacyjne miały miejsce w momencie, kiedy przebudowana była ulica Staszica, czyli wjazd na Świątki. Wówczas praktycznie ta miejscowość, poza to właśnie tą gruntową drogą, była pozbawiona dojazdu do Szczecinka i dzisiaj wiemy, że w momencie jakiegoś zdarzenia na drodze, na przykład 20 w obrębie tego skrzyżowania, no nie daj Boże, by się coś wydarzyło, to wówczas będzie to piętrzyło naprawdę, naprawdę duże kłopoty komunikacyjne. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo, z drugiej strony te dodatkowe walory. Zresztą, jeżeli chodzi o Świątki, tak, no to widać, że ta dzielnica bardzo dużo zyskała. To jest dzisiaj naprawdę część Szczecinka. To, że wykonaliśmy tam plany zagospodarowania przestrzennego, to, że zostało to dokapitalizowane poprzez budowę dróg takich jak właśnie przebudowa ulicy Staszica, skomunikowanie, pętla, wprowadzenie autobusów, ulice osiedlowe, takie jak ulica Konwaliowa, czy te pozostałe na osiedlu domów jednorodzinnych, oświetlenie. No ta kiedyś wieś przed 2010 rokiem, dzisiaj naprawdę pretenduje do tego, żeby być taką ekskluzywną dzielnicą miejską, która jest takim zapleczem sypialnianym, można by powiedzieć. Natomiast te plany, które dzisiaj są szykowane w ratuszu, jednoznacznie wskazują, że jest i wiemy o tym, że ta dzielnica ma wielki potencjał, że te decyzje, które zapadły kiedyś w 2008-2009 roku i później rozszerzenie granic administracyjnych miasta o Trzesiekę, o Świątki, były naprawdę, szły w dobrym kierunku i te osoby, które kpiły, prześmiewały na przykład, mówiąc, że to jest niemądre wizjonerstwo. Dzisiaj naprawdę niech się uderzą w pierś, tak jak państwo Pawłowicz, którzy nie chcieli dzisiaj, nie chcieli wówczas należeć być mieszkańcami Szczecinka, dzisiaj są beneficjentami właśnie tych rozwiązań i tych wszystkich dobrodziejstw, które miasto poprzez decyzje administracyjne podjęło i dzisiaj te dzielnice są bardzo mocno dokapitalizowane, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. A różnica na przykład między potencjałem finansowym miasta a gminą wiejską jest naprawdę duża. Mimo można mieć wiele chęci, tak jak wójt Jasionas, a naprawdę no, musi mierzyć zawsze siły na zamiar. Ja nie mówię, że u nas jest tak kolorowo, natomiast my zobowiązaliśmy się w stosunku do mieszkańców, że pewne nakłady zostaną poczynione i z tego się rok do roku wywiązujemy. Panie burmistrzu, wróćmy jeszcze do tematu objazdu na Bugno. Kiedy rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, bodajże 2 tygodnie, trwały jakieś rozmowy z Eurowią. Czy coś się zmieniło? Czy jest szansa na polepszenie tych warunków? No tak, spotkanie 2 tygodnie temu, kolejne w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu. Te spotkania mają miejsce. Oczywiście, tak jak to
systematyka pracy nakazuje, tak? Zawsze staramy się spisać z jednej strony zobowiązania, z drugiej strony niezadowolenia i uwagi co do prowadzonej inwestycji. Później staramy się na kolejnej naradzie zweryfikować swoje, znaczy przede wszystkim sprawdzić, czy te zobowiązania, które zadeklarował generalny wykonawca, zostały wykonane. No i powiem szczerze, że tutaj od tego wjazdu na Bugno, od samego wjazdu można powiedzieć do całego bypassu, no tam mało się wydarzyło, jeżeli chodzi o takie docelowe, profesjonalne rozwiązania. Ja już mówiłem wcześniej, że największy problem polega na tym, że tam mimo tego, że jest to bypass, mimo tego, że została tam zatwierdzona organizacja ruchu, tak naprawdę ta droga dzisiaj służąca do takiego przemieszczania się lokalnego przebiega przez środek budowy. W bezpośrednim sąsiedztwie budowa wiaduktów, w bezpośrednim sąsiedztwie budowa drogi S11. To wszystko powoduje, że ten odcinek dociążany jest dodatkowo przez ciężki sprzęt samochodowy, który wozi kruszywa, który wozi betony. Aura, którą dzisiaj mamy, no nie sprzyja, tak? Mamy co chwilę opady atmosferyczne, przymrozki, rozmrożenia. Szlam, który się znajduje na drodze, już poza takim komfortem jazdy i brudzeniem aut czy poruszaniem się, no dodatkowo jakby zaciera nam ślad drogi. Oczywiście zostały wprowadzone jakieś oznakowania pionowe, oświetlenie punktowe, błyskające. Natomiast nie jest to docelowo dobrze zorganizowane. My wyszliśmy z propozycją i w tej chwili wiemy, że żeby spróbować zmierzyć się z tym tematem, należałoby optymalnie z naszego punktu widzenia wykonać odcinek 850-metrowego połączenia strefy ekonomicznej z Bugnem. Oczywiście wcześniej my wykonaliśmy jako miasto, jako też PWiK, tam infrastrukturę, to było w 2013-2014 roku, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, deszczówki. Brakuje tutaj warstw konstrukcyjnych i ścieralnych, żeby można było tędy jeździć. Oczywiście chcielibyśmy ograniczyć ten projekt, bo pierwotny projekt mówił o tym, że będzie to droga na przykład obustronnie wbudowany zostanie krawężnik, że będzie tam ścieżka pieszo-rowerowa. Od tego byśmy odeszli dzisiaj, od tego standardu, bo on nie jest w tej chwili wydatkiem pierwszej potrzeby, natomiast inwestycją pierwszej potrzeby. Natomiast na pewno ten ruch usprawniłby tutaj skomunikowanie Bugna. Wiemy też, że tutaj podnosi to Eurowia, że to rozwiązanie nie jest do końca takie, można było powiedzieć, szczęśliwe, ponieważ bezpośrednio przy zjeździe na strefę ekonomiczną rozpoczną się niebawem prace związane z budową dużego ronda, które będzie rondem albo wjazdowym, albo wyjazdowym z obwodnicy Szczecinka. I tutaj też utrudnienia w obrębie tego skrzyżowania powstaną. No, ja uważam, że patrząc z punktu widzenia mieszkańca, że lepiej przejechać przez kawałek ronda i dalej 850 metrów jechać drogą w dobrym standardzie, niż pozostawić to status quo, który mamy dzisiaj na właśnie tym objeździe. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy, też było podnożone przez przedstawicieli Telzasu i przez przedstawicieli Eldy, że bardzo dużo problemów jest związanych z ruchem pieszym. Tam piesi mogą do tej pory, którzy na pieszo docierają do swoich miejsc pracy, kiedyś poruszali się poprzez wiadukt i dalej do swojego miejsca pracy. W tej chwili zostało zrobione przejście. To przejście też standard, utrzymanie czystości pozostawia wiele do życzenia. Wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom, podjęliśmy decyzję, że osoby, które pieszo docierają do tych zakładów pracy, będą mogły skorzystać nieodpłatnie z komunikacji miejskiej. Oznaczało to będzie, że na wysokości ostatniego przystanku przy sklepach, bodajże przy Tesco, takie osoby będą mogły wsiąść do tego autobusu i już skorzystać z proponowanego objazdu. I ten ostatni przystanek nieodpłatnie przejechać. Takie mamy dzisiaj ustalenia. Do komunikacji miejskiej tutaj osoby, które się
przedstawiciele zakładów miały się zwrócić ze wzorami legitymacji i te osoby później na tym przystanku będą mogły wsiąść i nie zakupując biletu dotrzeć docelowo do miejsca pracy. No takie rozwiązanie możliwie najszybsze i usprawniające podjęliśmy. Mam nadzieję, że kolejne spotkania przyniosą jakieś konkretne już decyzje. Zwracaliśmy uwagę na porządek w obrębie tych ulic. Zobaczymy, tak? Wiemy, że obwodnica z jednej strony jest bardzo potrzebna, ale też chcielibyśmy i zgadzamy się tutaj z mieszkańcami, że tymi problemami należało będzie się zmierzyć. My jako samorząd, jako miasto nie uchylamy się od współpracy i od pomocy. Na spotkaniach też byli zarządcy dróg, wiadomo, to jest powiatowy zarząd dróg i starosta LIS. Oni też tutaj chcieliby współpracować, natomiast no, tak jak powiedziałem, na nich ciąży ten główny ciężar rozwiązań. My też wiemy, że komunikacja zgłasza nam problemy z tym, że autobusy, które te linie, które obsługują, ta linia, która jest obsługiwana przez autobusy, jest awaryjność tych autokarów wzrosła. Skrupulatnie jest to wszystko zliczane. Będziemy musieli, mówiąc my, myślę o spółce miejskiej, jednak wystąpić z roszczeniem do właściciela drogi, on z kolei na pewno do Eurowi, do tych, którym przekazał plac budowy. Zobaczymy. To są sprawy takie bieżące, trudne, ale na pewno je trzeba rozwiązać. Miasto ogłosiło w ostatnim tygodniu konkurs na wsparcie piłki nożnej seniorów. Jakie środki są przewidziane na ten cel? Zgodnie z uchwałą budżetową radni wcześniej podjęli taki, zatwierdzili projekt budżetu i tych środków znalazło się, środki, które przewidziane są na funkcjonowanie szczecineckiego klubu, miejskiego klubu piłkarskiego, 165 tysięcy złotych. Zgodnie z procedurami został rozpisany konkurs dla drużyny grającej w czwartej lidze. No, jest to wynik pewnych porozumień między przedsiębiorcami, którzy kiedyś zadeklarowali wolę współfinansowania i brania udziału w takim projekcie właśnie jednego klubu, w tego, żeby w Szczecinku spróbować osiągnąć jakąś ligę, zagrać na jakimś poziomie. No i takie były ustalenia, tak, że jeżeli oni zgromadzą jakieś kwoty, to miasto drugie tyle wyłoży i o tym mówi budżet zeszłoroczny klubu. Stąd też tutaj 165 tysięcy ze strony miasta zabezpieczone. No cóż, to jest jakby także element pewnej całej filozofii budowania sportu. Ja tylko wspomnę, że 12 lat temu podjęliśmy decyzję, że będziemy ogłaszali konkursy na nieodpłatne uczęszczanie dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych. Na to dedykujemy 770 tysięcy bodajże w tegorocznym budżecie. Rok do roku ta kwota się zwiększa, rok do roku staramy się jakby udoskonalać ten program. Nowością w tym roku, która się, mam nadzieję, też pojawi w najbliższych miesiącach, będzie jakby, mam nadzieję, że będą to dodatkowe środki, o które już tutaj jednogłośnie apelowali i zwracali się za pośrednictwem Rady Trenerów działacze. Chodzi o taki zwany wiek młodzieżowca. My do tej pory współfinansowaliśmy sport dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Później powstawała luka, bo część naszej młodzieży szczecineckiej uczy się dalej w szkołach, reprezentuje Szczecinek, uczestniczy w zajęciach sportowych, natomiast jakby finansowanie już nie podlegało. W tej chwili wiemy, że mamy sukcesy w wielu dziedzinach i tutaj im większe sukcesy, tym więcej startów, im więcej startów, tym więcej kosztów. Dlatego tutaj będę z burmistrzem rozmawiał, będę prowadził rozmowy też z radnymi po to, żeby zwiększyć tutaj środki, może inaczej nie tyle zwiększyć, co stworzyć nowy dział finansowania właśnie takiego młodzieżowca. Uzupełnia to jakby taką lukę między tym profesjonalnym, seniorskim sportem, gdzie już się winni sami sportowcy finansować, a tym okresem dziecięcym, można było tak powiedzieć w uproszczeniu. Natomiast wracając do sportu piłki nożnej, to jest jedyna dyscyplina, która ma współfinansowanie z miasta. Jako sport seniorski jest to związane z tym, że
akurat ten sport jest oceniany tutaj jako priorytetowy, ten, na który ma najwięcej sympatyków, kibiców, gdzie liga jest systematyczna. I to myślę, że te przesłanki powodują to, że tutaj radni głosują za tym, żeby w budżecie znajdowały się środki na to, a my z kolei później, mam nadzieję, że w procedurach przekażemy właściwie, a sukcesy drużyny szczecineckiej będą na miarę naszych oczekiwań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.